Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś jest po prostu przepięknie. Mamy około minus 3 stopni, co w porównaniu z ostatnim biwakiem jest temperaturą wręcz upalną. Świeci przepiękne słońce, prawie nie ma wiatru. Jest naprawdę przecudownie w lesie. Na śniegu widać świeże ślady zwierząt. Wokół tego drzewa jest pełno śladów po wiewiórkach, które widocznie tutaj musiały ucztować, oraz znalazłem też rozkopaną ziemię, wyrzucone liście na śnieg spod drzewa, więc jakieś zwierzę tam na dole albo coś jadło, albo ma tam swoje schronienie. Co dzisiaj? Miałem pytanie odnośnie trójnogów, jak je budować, jak je wiązać i tak dalej. Temat wydaje się dość banalny i znany, ale skoro są pytania, no to postaram się kilka sposobów, w jaki ja ten trójnik ustawiam, pokazać. Co oprócz tego, to tak naprawdę nie wiem. Zobaczymy, jak się dzisiejszy wypad potoczy i co nam do głowy wpadnie. Zapraszam, zostańcie ze mną. Widzowie, którzy śledzą mój kanał od dłuższego czasu, doskonale wiedzą, że na temat trójnogu, czy trójnoga, chyba trójnogu jest poprawnie, tej formy będę używał, więc jeśli jest błędna, to wybaczcie. Już kilka razy na ten temat opowiadałem, ale kanał ostatnio pięknie się rozwija, mamy dużo nowych widzów, więc wydaje mi się, że warto ten temat poruszyć jeszcze raz. Trójnóg to jeden z podstawowych elementów, jaki należałoby opanować, znać, podchodząc do tematów outdoorowo-leśno-buszkraftowych. Jest to element, który sam w sobie może być konstrukcją nośną schronienia, może być on jednym z elementów nośnych jakiejś większej leśnej budowli. Może nam posłużyć jako konstrukcja, na której będziemy podwieszać nasze akcesoria kuchenne, w których będziemy sobie przygotowywać potrawy w terenie. Może też chociażby dla przykładu posłużyć jako szybka do postawienia konstrukcja, na bazie której zbudujemy ekran, który będzie odbijał ciepło ogniska w naszym kierunku. Zastosowanie jest tyle, ile nam pomysłów do głowy wpadnie. Sposobów łączenia trójnogu jest też pewnie tyle samo. Ja mam trzy swoje ulubione, które dzisiaj wam postaram się zaprezentować. Pierwsza, najprostsza konstrukcja trójnogu, którą ja używam, tak naprawdę nie wymaga żadnej liny, po prostu musimy znaleźć trzy gałęzie rozwidlające się w pewnym miejscu w kształcie litery V.
i albo je docinamy do odpowiedniej długości, tak jak ja to dzisiaj zrobiłem, albo jeśli mamy szczęście i uda nam się taki zestaw trzech gałęzi znaleźć w terenie, to nawet nie potrzebujemy narzędzi, żeby taki trójnóg ustawić. Jest to dość stabilna konstrukcja. Oczywiście tutaj wykonałem wersję mini na potrzeby tej demonstracji. Może on być większy. Do gotowania nad ogniskiem w zupełności wystarczy. Jest na tyle to stabilne, że śmiało można pod tym podwieszać kociołek, czy jakiś garnek, czy cokolwiek innego. I w ten oto szybki sposób, bez użycia narzędzi, sznurka, ani żadnej innego materiału, którym musielibyśmy ten trójnóg powiązać, mamy takie oto leśne urządzenie. No, nie stawiałbym na tym jakichś większych konstrukcji, szałasów. Może by to wytrzymało, ale jeśli chcemy pod tym spać, w schronieniu wykonanym pod taką konstrukcją chcemy spać, no to chyba warto zadbać o to, żeby była ona troszkę bardziej bezpieczna. I mój ulubiony sposób wiązania trójnogów, też bardzo prosty, nie wymaga znajomości żadnych skomplikowanych węzłów ani metod łączenia drewna za pomocą liny. Po prostu obwiązuję dość luźno sznurkiem. W tym wypadku mamy sznurek, który sam wykonałem niedaleko tego miejsca. Tak a propos, film znajdziecie na kanale, jak to zrobić. No i gdy mamy nasze elementy trójnogu owinięte w miejscu, w którym chcemy, żeby on się łączył, po prostu środkową żerdź obracam raz bądź dwa razy, dzięki czemu całość nam się usztywnia. No jak widzicie, to nawet chyba za mały luz dałem, a nie. I mamy w ten oto prosty, szybki, praktycznie bezwysiłkowy sposób. Mamy nasz trójnóg związany ze sobą i mamy pewność, że się nam po prostu nie rozpadnie. Zajęło to może pół minuty, a efekt końcowy jest taki, jaki chcieliśmy. Moja, tak jak już mówiłem, ulubiona metoda, bo zapewnia dość dużą pewność łączenia, stabilizację całej konstrukcji. No i jest bardzo proste i nie zabiera dużo wysiłku ani czasu.
I metoda trzecia, wymagająca najwięcej pracy, wymagająca też odpowiedniego doboru materiału do naszego trójnogu. To akurat posłużuję się tymi samymi odcinkami drewna co poprzednio i nie są one idealne, bo powinny być jak najbardziej proste i równo przylegające do siebie, ale wydaje mi się, że na dzisiejszy pokaz w zupełności to wystarczy. Przewiązujemy linę pomiędzy naszymi kawałkami drewna, na przemian góra-dół, góra-dół, tam i z powrotem. Robimy to kilka bądź kilkanaście razy, zależy jak duży trójnóg zamierzamy postawić, a następnie wszystko ściągamy bardzo mocno, owijając jakby naszą linę, nasz parakord pomiędzy kłodami drewna, ściskając mocno wcześniej wykonane przeploty. I w ten sposób uzyskujemy bardzo mocne, stabilne i trwałe połączenie naszych nóg. No, zastosowanie na pewno w większych konstrukcjach niż ta, którą ja dzisiaj prezentuję. Jeśli oglądaliście kilka filmów z budowy obozu, tam właśnie szałas jest oparty o trójnóg, który jest połączony właśnie w ten sposób. No i po związaniu pozostaje nam rozłożyć nasze nogi i mamy mocne, tak jak mówiłem, solidne połączenie. Moją ulubioną metodą wiązania trójnogów jest ta poprzednia, bo jest szybka, bo jest wygodna i nie wymaga dużo zachodów wokół niej. To są trzy moje główne, podstawowe metody tworzenia trójnogu, który sam w sobie ma milion zastosowań w terenie. Jestem przekonany, że sposobów, w których można wykonać trójnóg, jest jeszcze dużo, dużo więcej. Ja lubię te. Jeśli wy macie swoje ulubione, odmienne od tych, które dzisiaj zaprezentowałem, proszę dajcie znać w komentarzach, bo może pojawi się jakiś ciekawy sposób budowy trójnogu, którego na przykład ja nie widziałem, nie czytałem o takim. No to będzie fajny pomysł na kolejny odcinek na ten temat. No dobra, to tyle w temacie trójnogów. Idę dalej, ale myślę, że ten odcinek skończę w tym miejscu. Także pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Do następnego razu.